Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Ochrona Mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Celem kontroli ruchu osobowego jest niedopuszczenie do przebywania w chronionym obiekcie osób nieuprawnionych oraz niedopuszczenie do wyjścia z chronionego obiektu osób, wobec których istnieje podejrzenie dokonania czynu przestępczego. Kontrola ruchu osobowego realizowana jest poprzez ustalanie uprawnień osób do wejścia, wyjścia, wjazdu, wyjazdu i przebywania na terenie chronionego obiektu. Stwierdzenie braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu zwykle nie jest trudne. Osoba postronna, intrus, najczęściej nie posiada stosownego dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie chronionego obiektu. Dokumentami, które uprawniają do wstępu na teren chronionego obiektu mogą być Przepustka stała, przepustka tymczasowa, przepustka jednorazowa, legitymacja służbowa, identyfikator, karta magnetyczna. Wymienione dokumenty wystawia zwykle osoba, która zarządza obiektem lub obszarem. Można również pisemnie lub ustnie upoważnić osobę do przebywania na chronionym obiekcie. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób imienia ma prawo do ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku. Ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób policji. Pracownik ochrony może dokonywać ustalenia uprawnień osoby do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym poprzez następującą procedurę: sprawdzenie, czy osoba przebywająca na obszarze lub w obiekcie chronionym posiada przepustkę lub każdy inny z wymienionych dokumentów. Porównanie okazanego dokumentu z wzorem ustalonym przez zarządzającego obiektem. Porównanie okazanego dokumentu z tożsamością osoby okazującej dokument. Sprawdzenie terminu ważności okazanego dokumentu. Legitymowanie dokonywane przez pracowników ochrony polega na ustaleniu tożsamości osoby na podstawie okazanych dokumentów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.